Witajcie ponownie. Dzisiaj zrobimy pyszny gotowany schab, 10-minutowy, ale gotowany w trochę innej zalewie. Jest bardzo soczysty, mięciutki, bardzo wilgotny, idealnie kroi się na kanapki. Do tego wygląda jak uwędzony lub upieczony. Jest naprawdę rewelacyjny. Idealny na co dzień lub na święta. Zrobicie go bardzo szybko. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Zaczynamy od przygotowania naszego schabu. Dzień wcześniej, najlepiej z rana. Musimy go zasznurować, trochę jak szynkę czy wędlinę. Możecie również włożyć w siatkę, jeśli Wam będzie tak wygodniej. Sznurujemy go, żeby miał ładny kształt. Jeśli wolicie, możecie pominąć sznurowanie, będzie po prostu bardziej płaski. Schabu już niczym nie doprawiam. Schab zasznurowany, możemy zacząć go gotować. Schab przekładam do garnka, takiego w miarę płaskiego, ale żeby zmieścił mi się schab. Dodaję 1,5 cebuli razem z łupinkami. Dodajemy również czosnek pokrojony w plasterki, około 8-10 ząbków. Dodaję również 3 kulki ziela angielskiego i 2 liście laurowe. Do tego łyżkę kolorowego pieprzu w ziarnach i czubatą łyżkę musztardy francuskiej. Dolewam 1,5 litra zimnej wody. I sos sojowy. Całą buteleczkę sosu sojowego, jasnego, około 150 ml. Dajemy sos sojowy, więc nie dodaję już soli. Dodaję również sos sojowy ciemny, około 3-4 łyżek, dla bardziej intensywnego koloru. Jeśli nie macie, możecie pominąć. Dla wzmocnienia smaku zalewy dodaję również 2 łyżki sosu rybnego. Możecie go kupić bez problemu na stoiskach z azjatycką żywnością, w każdym markecie. Fajny jest również później do mięs, do grilla, do marynat. Także warto go kupić. I gotowe. Możemy zacząć gotować. Na małym ogniu podgrzewamy całą zalewę razem ze schabem do momentu zagotowania się. Jak się zagotuje, gotujemy przez około 6 minut. Następnie wyłączamy gaz i przykrywamy. Pozostawiamy do całkowitego wystygnięcia. Jak wystygnie, zdejmujemy przykrywkę i ponownie doprowadzamy do wrzenia i gotujemy drugi raz, również 5-6 minut. Po tym czasie zostawiamy do wystygnięcia i schab wstawiamy wystudzony do lodówki. Na drugi dzień jest gotowy do krojenia. Ja zazwyczaj przygotowuję to w ten sposób, że zaczynam go gotować około 8-9 rano, później około 16 zagotowuję ponownie. Wieczorem chowam do lodówki już bez zalewy. Tak jak już mówiłam, schab się zagotował. Ustawiam około 5-6 minut i gotuję na małym ogniu. W połowie czasu mniej więcej przekręcę sobie go dookoła, ponieważ odrobinę mi wystaje. Po 6 minutach wyłączam gaz, a w garnek nakrywam i zostawiam do wystygnięcia na co najmniej 6-7 godzin. Minęło już sporo godzin, schab wystygł. Mogę go przewrócić ponownie i włączyć, niech się zacznie podgrzewać. Schab zaczyna się gotować. Ponownie ustawiam na 6 minut.
Jak się skończy czas, wyłączam, nakrywam pokrywką i zostawiam ponownie do wystygnięcia. Do wieczora. Wieczorem schab już jest zimny. Popatrzcie, jaki jest pięknie brązowy, jak uwędzony. Przekładam go do pojemnika i chowam do lodówki na całą noc. Zalewę możecie sobie przecedzić i wykorzystać na ciepło do podania jako sos. Tylko musicie ją porządnie zredukować, czyli podgrzewać na małym ogniu, aż się zagęści i co najmniej o połowę zmniejszy swoją objętość. Wtedy możecie podać ją razem ze schabem. Jest naprawdę pyszna, spróbujcie do smaku. Schab postał w lodówce już całą noc. Teraz wystarczy zdjąć z niego sznurki i możemy kroić. Choć na zewnątrz stężał, w środku jest bardzo mięciutki i soczysty. No i wygląda, jakby był uwędzony lub upieczony. Jeśli podobał się Wam mój przepis, spróbujcie zrobić taki w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakował. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam Was również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia!